No cześć, witajcie. Dzisiaj w serwisie wylądował taki ładny laptopik na Ryzenie. A nie na Ryzenie, patrzcie, to jest i5 8 generacja. Z Radeonem RX. To jest Lenovo E590. Metalowa klapa, taki raczej klasa biznes. Bardzo ładny laptop. Co mu dolega? Słuchajcie, on ma zasilanie poprzez port USB-C. Przez takie złącze. Ja już tutaj sprawdziłem sobie, ja go mam odkręconego od spodu. Zobaczmy. Tak. Tu mamy ten port USB-C. W tym miejscu. On jest pod zawiasem. USB działa w ten sposób, że zanim poda napięcie około 20 V tutaj na to gniazdo, uruchamia się pierw podstawowe napięcie 5 V i dopiero później po skomunikowaniu się z komputerem przełącza się w tryb ładowania plus 20 V, tak? Tutaj na początku to nie występowało. Nie występowało to, był problem, laptop się w ogóle nie włączał. Pokażę Wam na mierniku, jak wygląda ta procedura załączania się, tak? Tego zasilacza. Zabrałem sobie miernik, włączyłem go w tryb pomiaru napięcia. Zobaczcie, mamy ten port USB w tym miejscu, tu mamy wtyczkę. Ja tutaj sobie na początku podłączę to zasilanie. Znajdę tu pole masowe jakieś, proszę tutaj na przykład. I obserwujcie miernik. Tu na jednym z kondensatorków pojawi się napięcie, tak? Mamy ile? Mamy 20 V, tak? 20 V. Czyli laptop w tym momencie jest ładowany i jest w stanie się włączyć. Ale nie to chcę Wam pokazać. Popatrzcie, odłączę. Chcę Wam pokazać ten pierwszy tryb, który to jest pół sekundy dosłownie, jak zasilacz się komunikuje z komputerem. Na początku powinno się pojawić 5 V, a potem dopiero napięcie właściwe, tak? Proszę bardzo, zobaczcie. Podłączam. Widzieliście? Przez ułamek sekundy? Jeszcze raz. Podłączam. 5. 20. Widzicie? To jest dosłownie ułamek sekundy. Teraz macie, zobaczcie, 0,3. Ruszę z tym zasilaczem, wtyczką. 5. 20. Chyba się domyślacie, co jest nie tak z tym komputerem. Tak. Gniazdo. Gniazdo po prostu przerywa. Zależy, jak się podłączy, jak się ustawi wtyczkę w gnieździe, to gniazdo żyje swoim życiem. Dlatego będziemy wymieniać w tym laptopie, w tym egzemplarzu, będę wymieniał po prostu to gniazdo zasilania. Wyciągniemy płytę główną. Wyciągniemy płytę. Zdemontuję baterię, dysk twardy. Ten moduł chyba zostanie. I oczywiście chyba trzeba będzie zdemontować klapę, bo klapa jest przykręcona poprzez płytę główną. Zobaczcie, tak jak w tych Asusach. Bardzo zły patent, bardzo zły. Płyta jest narażona na wyginanie przez to, obudowa i płyta. Nie wiem, kto to wymyślił. Zawias powinien być przykręcony do palm restu, do tej obudowy, a nie poprzez płytę główną. Tu się znajduje gniazdo zasilania, to bardzo delikatne, USB-C. Popatrzcie, macie złącze matrycy jeszcze. Dajcie spokój. Następnym krokiem będzie zabezpieczenie tej płyty tutaj w tym miejscu, gdzie to USB jest. To jest to nasze USB-C tutaj. Tak. To jest dużo drobnicy naokoło. Ale myślę, że sobie poradzimy. To jest kontrolka ładowania, stanu ładowania i chyba załączenia. Ja to zakleję tutaj kaptonem, tak? To będzie wszystko zaklejone kaptonem. No bo ta płyta jest dosyć delikatna, widzę. Przynajmniej takie wrażenie sprawia. No i tak. Na pewno tą diodę sobie tutaj zabezpieczę trochę. Przykleję ten kapton tak, żeby to było aż na drugą stronę zawinięte.
Tu jest obok też port HDMI, jak widzicie. Następny kawałek sobie przykleimy tutaj z drugiej strony. To tak na wszelki wypadek, bo to różnie bywa. To i tak potem będę lutował te pinę. To wszystko tutaj musi być zabezpieczone. Z drugiej strony tu widzę, że nic nie ma takiego. Dobra, to jedziemy z programem. Uruchamiam HOTA. Gniazdo pod mikroskopem. Ja już się pociągnąłem tutaj te wszystkie piny spoiwem z zawartością ołowiu. Czyli te wszystkie tutaj mocowania. Tak? Plus te sygnałówki, tak? To wszystko to jest zalane tą cynką, bo to gniazdo idzie w odstawkę. Ja uruchamiam HOTA. Myślę, że to łatwo pójdzie. To gniazdo powinno nam po prostu stąd wypaść. Podłożę jeszcze może pęsetkę pod to, żeby to było wyżej. O. No i grzejemy. Grzejemy sobie gniazdko i czekamy na efekty. Wylutowane. Proszę, tak to wygląda. Część pinów przewlekanych, część w rzędzie do montażu powierzchniowego. To tylnia część. I zaraz montujemy nowe gniazdo. Nie ma na co czekać. Oczywiście wcześniej usuniemy to spoiwo tutaj z tych pinów montażowych oraz z tych pinów sygnałowych. Tak? To wszystko musi być stąd usunięte. Podgrzeję to trochę hotem i myślę, że tym ręcznym ekstraktorem, tym odsysarką to ogarnę. Nie będę odpalał tej mojej elektrycznej. Zresztą nie chcę mi się nawet tego odpalać, bo to jest za mała robota, żeby to uruchamiać teraz. Co, spróbuję po prostu to trochę podgrzać. Trochę. Pomogę sobie lutownicą. Pomogę sobie lutownicą, bo chciałbym, żeby te wszystkie otwory, zwłaszcza te sygnałówki, żeby były czyściutkie. Potem to oczywiście obczyszczę alkoholem na końcu. Damy troszeczkę fluxa i będziemy lutować te piny na tej naszej wspaniałej płycie. Może ja to hotem zrobię, tylko bez lutownicy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czekajcie. Ekstraktorek. I otworki oczyszczone, czy nie? Idzie to jakoś, słuchajcie. Nie ma problemu. Popatrzcie. I bez fluxów. Widzicie? I poszło. Na skillu. Ta-da! Teraz to oczyszczę. Okej, okay. Wyczyszczona płyta. Teraz to co widzicie, to jest już nałożony nowy flux. Wrzucimy sobie gniazdo. Na początek polutujemy te główne piny montażowe, czyli ten i ten, plus te dwa. Potem sobie podgrzeję to od spodu hotem, żeby załapał nam ten rząd tutaj tych pinów na nadruku. Lód powierzchniowy, a na końcu sobie ten lód przewlekany polutuję. A już pod sam koniec poprawię jeszcze te tutaj piny, tak, żeby to było pewne, bo do tych pinów mam dostęp od tej strony, a do tych pinów, to jest strona zewnętrzna, mamy dostęp tylko od spodu, tak? Więc co dalej? Nowiutkie gniazdo. Powinno nam ładnie wpaść, po prostu, w miejsce tamtego. To jest dedykowane do tego modelu. Gniazdko. Siedzi czy nie siedzi jeszcze? Płyta jest delikatna, powiem wam szczerze, nie? Taka dosyć cieniutka. Kurczę, to gniazdo, słuchajcie, nie jest takie samo. To znaczy jest identyczne, ale ten tylny rząd tutaj jest zakryty przez kapselek. Więc wlód musi pójść za pierwszym razem dobrze. Więc ja polutuję tylko te montażowe piny. Tak,
trochę ceny tutaj damy w tych 6 punktach i potem będziemy lutować to hotem, tak? Po polutowaniu hotem na końcu będę lutował te piny przewlekane od spodu, tak? No tak trzeba to zrobić, nie ma innego wyjścia. Zrobiłem sobie temperaturę na hocie do 350 stopni. Podgrzejemy sobie tutaj to gniazdo, tą płytkę w tym miejscu. A wiecie po co? Żeby płyta nabrała energii cieplnej, żeby łatwiej się lutowało. Mogłem to zrobić na mojej maszynie do BGA, ale zanim ona się tutaj rozgrzeje, to słuchajcie, hot mi się szybciej tu ogarnie. Grzeje. Nie za mocno, bo to później dopiero ma to siąść. Teraz zamontujemy, no. Pociągniemy to sobie cyną z zawartością ołowiu, z poiwem. Od tej strony. Nie za dużo, bo to potem będzie poprawka. Prawdopodobnie. To gniazdo ma po prostu tu siąść. Po chwili. Dobra, na razie tylko te 4 piny załapałem. Teraz sobie podgrzejemy to jeszcze raz. Czyli nie jest to taka prosta robota, jak myślałem. Myślałem, że to będzie prostsze. No niestety te gniazda takie są. USB-C nie jest fajnym gniazdem do wymiany. To już nam ładnie załapało. I zaraz podbijemy napięcie, temperaturkę do jakiegoś konkretniejszego, konkretniejszej temperatury, do około 400 stopni damy. I ciekawe, czy to nam ładnie tu osiądzie. Myślę, że gniazdo siedzi już. Niech to wystygnie. I będziemy lutować drut przewlekany od spodu. I oprócz tego jeszcze te 2 piny tutaj do montażowe, tak? Bo tu generalnie z każdej strony są po 3 takie łapki, które podtrzymują nam gniazdo na płycie głównej. Teraz sobie jeszcze troszeczkę podgrzeję płytkę. Znowu zrzucam temperaturę na 330 stopni, powiedzmy. Nie chcę tego gniazda przygrzać za bardzo. Tu ma się teraz tylko laminat nagrzać. I dzięki temu będzie nam się prościej lutowało. I teraz te piny montażowe lutujemy. Postaramy się załapać ten tutaj pierwszy. Raz. Drugi. I tutaj jeszcze mamy. One są od spodu. Jakiś glut mam na tym. Na moim grocie. A do tamtych sygnałówek zmienię grot sobie na pewno. Grot trzeba zmienić na jakiś taki super cienki. To na pewno. No lutuj się, maleńki. Temperatura trochę za niska, 310 stopni. Nawet jak na te 12 to trochę mało. Okej. I teraz będziemy zmieniać grot, bo te piny są bardzo cienkie. To wszystko jest teraz pod mikroskopem. Tutaj damy trochę topnika na te piny.
kupiłem sobie ostatnio strzykawki do topnika i teraz będę sobie strzykawkami działał i igłami. Przyzwyczaiłem się do nakładania ręcznego i to mi nie robi różnicy, ale no, wydaje mi się, że w strzykawce topnik będzie bardziej czysto przechowywany niż tak po prostu w pudełku. Na aukcjach pojawiły się te topniki, które są najlepsze, czyli Wharton Future HF. Jeżeli macie kasę, to kupujcie, bo tego jest tam około 400 sztuk. Takie 30 gram kosztuje 200 zł. To jest normalna cena na topnik. Jeżeli kupujecie tańszy topnik, to znaczy, że to jest jakieś badziewie. Szczerze mówiąc, Amtech, jeżeli Amtecha używacie, to pamiętajcie, że Amtech nie kosztuje 30-40 zł. Amtech kosztuje tyle, co Wharton mniej więcej, więc jeżeli macie oryginalnego Amtecha, to pewnie co najmniej 150-160 zł za małą tubkę. To jest normalna cena. Dobra, to czym ja akurat tutaj się posiłkuję, ten topnik, to jest Wharton Brown, on kosztuje chyba 90 zł za 50 gram. To jest topnik do lutu przywlekanego i do elektroniki SMD. Ale powiem wam szczerze, ja na tym też lutuję BGA, jest ok. I lutujemy. Spróbujemy to polutować, ja to troszeczkę tutaj podgrzałem. Nie wiem, czy ten mój grot da radę tutaj. Pierwszy pin poszedł. Drugi pin. Jest ok. Trzeci pin. Ok. Czwarty pin. Nie za dużo tego tutaj, tego spoiwa, bo te piny są delikatne, tak? Dobra. Następny rząd. Zobaczymy. Trochę mi tu niewygodnie. Załapał? Załapał, pięknie. I następne. I następne. I następne, proszę. I tak dalej, i tak dalej. To jest taka robota dosyć precyzyjna. Ja to teraz pod mikroskopem robię. Mogłem to zrobić bez mikroskopu, ale chcę, żebyście widzieli, jak ten proces tutaj wygląda. No dobra, czas na wyczyszczenie tego i zobaczymy, jak to wygląda wizualnie. Wszystko polutowane, wyczyszczone. Czas na testy, będziemy to podłączać zaraz, wkładać do kadłubka i spróbujemy to podłączyć, tak? Proszę, oto kadłubek. Kadłubek sobie tutaj przygotowałem. Włożę sobie tutaj płytkę. Baterię sobie darujemy na razie. Ok, płytka nam musi równo osiąść tutaj. Wszystkie fleksy muszą być tutaj na zewnątrz. Na przykład ten, o, który nam się tu schował. Cyk. Jeszcze tu. I płytka prawie na miejscu siedzi. Proszę, to trzeba tu podłączyć. Na tej płytce jest przycisk power i USB i inne elementy. To jest podstawa. Tutaj to trzeba na pewno podłączyć. Ok, podłączymy sobie jeszcze głośniki. Przykręcę na 2-3 śrubki i sprawdzimy, czy laptop, czy napięcie na samym porcie USB będzie takie, jakie powinno być, czyli około 20 V. Ale to dopiero po ułamku sekundy, jak wam mówiłem wcześniej i pokazywałem. Musi się po prostu przełączyć w ten tryb. Zaraz zobaczymy. Ja sobie tutaj od razu ten fleksik do dysku twardego tu podłączę. Mam nadzieję, że to będzie działało. No, powinno działać, bo gniazdo jest nowe. Powiem wam, nie lubię lutować tego gniazda USB-C, bo tutaj jest troszeczkę zachodu z tym. I to nie tylko w laptopach, w tabletach tak samo. Dobra, biorę teraz sobie śrubokręcik. Przykręcimy sobie dwie śrubeczki, żeby ta płyta nam gdzieś nie uciekła. Gdzie mamy tu gwinty na te śrubki? Tutaj. Tu mamy jedną śrubkę.
gwint 2 mm. Tu mamy drugą. OK. W naszym mierniku zaraz powinno się pojawić 20 V. Teraz zobaczymy. Podłączę się tutaj zaraz w taki od zasilacza USB-C. Nie wiem, czy będziecie widzieli. O, proszę, teraz widać. I sprawdzamy. Na ułamek sekundy powinno tu się pojawić 5 V. 5 V. Teraz zobaczymy. Podłączam. I działa. Włączam odwrotnie. I działa. Nic nie przerywa. OK, składamy laptopa. Gniazdo wymienione. Tu macie stare gniazdo. Ono wygląda dobrze, ale mówię wam, to tylko tak wygląda. Proszę bardzo. Jest ładowanie w naszym Lenovo E590. Laptopik się włącza. Ładuje. Taka to praca. Muszę sobie ustawić, jeszcze widzę. Datę pewnie i całe inne tutaj parametry. Jak się podobało, to łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał. Dzisiaj tak akurat, taka praca była. Te USB-C generalnie nie jest moim ulubieńcem, jeśli chodzi o gniazda zasilania. Tutaj jest więcej tych pinów i no, trzeba się trochę narobić. To jest taka trochę niewdzięczna robota. No ale jak trzeba, to trzeba. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Hejka.